Siemanko, z tej strony Sermisiek. Twórcy ciągle działają i dzisiaj pojawi się aktualizacja 1.0.5 o godzinie 15, która wprowadza jeszcze więcej ogólnych zmian i poprawek. Zespół oczywiście przeprasza za błędy, jakie Was spotkały. Dziękuję za wszystkie zgłoszenia przesyłane przez oficjalne fora gry. Tak jak mówiłem wczoraj, że cały czas działają i mamy tutaj przykład tego, że starają się wszystko jak najszybciej naprawić, co zresztą widać na forum gry, gdyż devsi, jak oświadczyli, nieustannie działają, by naprawić najważniejsze elementy gry i ubolewają nad tym, że niektórzy nie zauważają tej pracy i zaangażowania, myśląc, że niektóre z tych rzeczy można naprawić w 5 minut. Nie przedłużajmy, tylko przejdźmy do konkretów. Na początek bardzo spory problem, czyli sprzedaż monet w świecie gry. Wielu z Was pewnie widziało te denerwujące wiadomości na czacie i spam przesyłany przez graczy. Zespół odkrył, że wielu sprzedawców monet tworzyło nowe postacie, przesyłając przy tym pieniądze na inne konta. Aby z tym walczyć, zostanie zablokowane wiele zgłoszonych kont. Dodano ograniczenia, aby uniemożliwić handel pomiędzy graczami i przekazywanie waluty przez postacie poniżej 10 poziomu lub którzy mają swoje konto krócej niż 72 godziny. Czyli bardzo dobry ruch z ich strony, bo możliwość handlowania i przesyłania waluty pojawia się dopiero po 72 godzinach od założenia konta i po osiągnięciu 10 poziomu. Można przenosić wartość monet z początkowych do późniejszych misji fabularnych wątku głównego, utrzymując taką samą liczbę zdobytych monet, która została dostarczona w nieco późniejszych misjach. Użycie faktorii będzie ograniczone do czasu zaakceptowania przez nowe postacie misji wprowadzenie do faktorii w ich pierwszej osadzie. Następną tematyką jest exploit, w którym naprawiono błąd, przez który gracze mogli duplikować przedmioty w składzikach i na stanowiskach rzemieślniczych oraz który powodował powielanie posiadanego złota w projektach terytorium poprzez wyłączenie handlu. Teraz po włączeniu handlu ten błąd już się nie pojawi. Ponadto pojawiły się też zmiany, o których wspomniałem w poprzednim materiale, czyli zmiany dotyczące walki. Laska życia, kula ochronna została zmieniona, usunięto efekty obszarowe AOE działające na małym obszarze, wyzwalane po każdym trafieniu podstawową wersją kuli ochronnej. Efekty obszarowe nie są już wyzwalane po aktualizacji egidy, będą wyzwalane tylko podczas uderzenia w obiekt czy wroga. Obniżono koszt w monetach rekonfiguracji cech o 60%, w azocie rekonfiguracja biegłości w używaniu broni o 75%, w monetach dłut o 20-50% w zależności od klasy. Aby zwiększyć rywalizację w napadzie na posterunek, obniżono nieco nagrody w postaci azotu i monet dla przegrywającej drużyny. Odkryto paski postępów konfliktu wojennego na mapie i na tablicy frakcyjnej w sytuacji nadchodzącej inwazji przy istniejącej możliwości pojawienia się konfliktu wojennego Twojej frakcji. Naprawiono błędy powodujące nieprawidłowości efektów pasywnych skalowanych na wielu pobliskich wrogach, np. rządza krwi, topór dwuręczny, co występowało chociażby u mnie, na przekór wszystkiemu sikierka i przewaga liczebna, młot bojowy, oraz błędy, przez które wiele magicznych zaklęć, np. burza lodowa i studnia grawitacyjna były niespójne. Naprawiono również błąd, który zmniejszał profit na wszystkie obrażenia zamiast wyłącznie obrażeń za trafienia krytyczne. Naprawiono błędy, przez które gracze w PvP i PvE mogli się wzajemnie leczyć. Także te błędy zostały tutaj naprawione. Będzie to wszystko działać, co mnie niezmiernie cieszy, bo jest to właśnie jedna z bolączek, na którą wiele osób ostatnio narzekało. Naprawiono również błędy, przez które gracze mogli opuścić początkowy fort przed rozpoczęciem starcia. Obecnie w większej grupie nie można udawać się do ołtarza w napadzie na posterunek, dzięki temu gracze nie mogą zdobyć wielu żetonów wyzwania za każde 500 jednostek azotu. Naprawiono błąd, przez który zdarzało się, że tabliczki z imionami wyzywanych sojuszników wyglądały jakby należały do wrogów. Naprawiono też błędy, przez które chleb bojowy, wzmocnienie żywności w napadzie na posterunek miał dwukrotnie większą skuteczność niż planowano. Zaktualizowano etykiety chleba bojowego i potrawki łowcy potworów, aby prawidłowo opisywały dane wzmocnienie. Naprawiono błąd, przez który gracze mogli utknąć w pętli teleportacji w przypadku teleportowania się poza napad na posterunek podczas używania funkcji odblokowania. Do ogólnych poprawek jest ich bardzo dużo. Naprawiono błąd, przez który niektórzy nie mogli dołączyć do napadu na posterunek z powodu aktywnego zaproszenia do grupy. Użycie zestawów naprawczych nie wymaga już monet, co pozwoli nam trochę zaoszczędzić, jest bardzo fajnym rozwiązaniem. Naprawiono błąd, który powodował, że gracze używali niewłaściwych przedmiotów użytkowych przy korzystaniu z ekranu ekwipunku.
Naprawiono różne błędy powodujące wyświetlanie statusu inwazji przed jej ogłoszeniem. Zaktualizowano brakujący tekst w okienku logowania wyjaśniający zasady rekompensaty za podatek od nieruchomości, który ostatnio został naprawiony i zmieniony. Naprawiono błąd, przez który magiczne bronie przerywały ataki główne poprzez zmianę broni lub namierzanie zaklęć, co powodowało większą szybkoszczelność niż zakładano, także fajnie, bo nie będzie już przykładowo laski ognia, która jest nam w stanie zadać pół hapsa po prostu w 3 sekundy. Naprawiono błąd, przez który ulepszenie lodowej rękawicy unikalna więź działało tylko od razu po ustawieniu lodowego pylonu. Naprawiono błąd, przez który gracz tracił swój dom, jeśli był offline podczas prac konserwacyjnych. W przyszłej aktualizacji przekażemy rekompensatę graczom, którzy natrafili na tę niedogodność. Wszelkie szczegóły zamieścimy w uwagach do aktualizacji. Nawet nie wiedziałem, że takie coś ma miejsce, no i współczuję każdemu, kto kupił domek i go stracił. Naprawiono błąd, przez który gracze mogli rozpocząć proces przenoszenia postaci między serwerami podczas wykonywania misji samouczka. Naprawiono błąd, który powodował opóźnienie lub brak reakcji faktorii. Poprawiono wydajność serwera, gdy w osadach pojawiała się znaczna liczba graczy. Naprawiono błąd, przez który niektóre wpływy na terytorium nie były prawidłowo rozpoznawane, gdy w misjach PvP pojawiała się duża liczba graczy. Naprawiono błąd, przez który niektóre tytuły graczy były wyświetlane jako nieaktywne. Naprawiono błąd, przez który gracze mogli utknąć podczas łowienia ryb. Naprawiono powiadomienia interfejsu o znalezieniu dobrego miejsca podczas łowienia, co mnie bardzo cieszy ze względu na to, że gdy nagrywałem poradnik odnośnie łowienia ryb, no nie byłem w stanie tutaj znaleźć tego miejsca dokładnie, więc teraz każdy z Was to miejsce znajdzie i będziecie zadowoleni ze względu na to, że wiecie, że dobrze zarzuciliście tutaj wędkę. Zresztą zachęcam do zobaczenia poradnika na temat łowienia ryb, który możecie znaleźć u mnie na kanale. Naprawiono problem z lokalizacją, przez którą wartość procentowa premii rzemiosła była wyświetlana jako 0% w innych wersjach językowych niż angielska, na czym właśnie wiele osób też ubolewało. Była to trochę bolączka, bo mieliśmy przedmioty i wszystkie wskazywały 0, no i człowiek miał trudno porównać, który ile daje procent i który jest lepszy. Teraz już tego nie będzie, więc naprawili to, co mnie bardzo osobiście cieszy, bo łatwiej będzie porównać lutowane itemy. Naprawiono błąd dotyczący zmiany czasu w Europie z CEST na CET. Naprawiono błąd, przez który punkty wyposażenia rosły ponad poziom 589 za nagrody w formie dropów. Znalazło się też miejsce na poprawki tymczasowe. Twórcy zaznaczają, że te poprawki to rozwiązanie na krótki okres czasu. Chcą się przekonać, czy po tych zmianach nadal będą pojawiać się problemy, żeby mogli nad nimi pracować i w razie potrzeby zająć się nimi w kolejnej aktualizacji. Wprowadzono modyfikację pomagającą graczom zagłębić się w kwestię przekroczenia limitu czasowego na wygenerowanie świata przez serwer oraz dodano poprawkę ograniczającą występowanie tego zjawiska podczas badania przez nich tej kwestii. Bardzo cieszę się, że jest kolejna aktualizacja. Nie spodziewałem się, że dzisiaj ona wystąpi, bo jakby nie było wczoraj, też nagrywaliśmy materiał o planowanych zmianach i tak dalej. Także niezmiernie mnie to cieszy, że twórcy cały czas działają, że się starają, to zresztą widać, bo co chwila aktualizacja, co chwila poprawki, co chwila jakieś zmiany, patche i tak dalej, co jest niezmiernie tutaj pokrzepiające, że jednak może być dobrze, że jednak mogą naprawić tego New Worlda. Jest to światełko w tunelu, no mam tylko nadzieję, że to światełko w tunelu nie okaże się nadjeżdżającym pociągiem i że przez te zmiany nie będą tutaj występowały kolejne błędy, jakieś kolejne problemy. Fajnie, że te największe bolączki starają się rozwiązać jak najszybciej. Fajnie, że im na tym zależy. Ja trzymam za nich kciuki, bo tak jak mówię, gra mi się bardzo spodobała. Zmieniliśmy też wczoraj serwer ze znajomymi, także gramy na nowym serwerze. Nowe możliwości, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Jestem zadowolony, bo też kwestia przenoszenia postaci jest bardzo szybka, bardzo sprawnie działa. Także jak ktoś by chciał z nami pograć, to oczywiście zachęcam. Polecam też oczywiście NW Polska, macie też u mnie linka do ich Discorda. Możecie tam znaleźć ekipę, możecie tam znaleźć fajny serwer, możecie cieszyć się grą. A ja zachęcam do tego, żeby jednak zagrać, sprawdzić świat New Worlda, bo jest bardzo fajny, ciekawy. Są różnego rodzaju ekspedycje, macie sporo poradników u mnie na kanale, więc zachęcam do zostawienia oczywiście łapki w górę dla zasięgu i subskrypcji, żeby być na bieżąco. Trzymajcie się i powodzonka miłej rozgrywki.